Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Jestem szczęśliwy, że mogę spotkać się z wami i chcę wam powiedzieć dziękuję. Dziękuję Bogu i wam. Przede wszystkim tym, którzy tutaj przebyli długą podróż, aby tutaj być. Dziękuję za wasze tak, które powiedzieliście, że przyjęliście powołanie Pana, abyście żyli Ewangelią i abyście ewangelizowali. Dziękuję również tym, którzy rozpoczęli drogę neokatechumenalną 50 lat temu. Pięćdziesiąt to numer ważny w Piśmie Świętym. Pięćdziesiąty dzień po zmartwychwstaniu Duch Święty stąpił na apostołów i powstał Kościół. Wcześniej jeszcze Bóg też błogosławił 50. rok. 50. rok będzie dla was jubileuszem. To rok święty, w którym lud wybrany doświadczą nowych rzeczy, jak wyzwolenie i powrót do domu zniewolonych. A więc dajcie doświadczeń wyzwolenia mieszkańcom ziemi. Każdy niech wróci do swojej własności, do swojej rodziny. Oto po 50 latach drogi byłoby pięknie, aby każdy z was mógł powiedzieć: dziękuję Panie, ponieważ naprawdę mnie wyzwoliłeś. Ponieważ w Kościele znalazłem swoją rodzinę, ponieważ w chrzcie rzeczy stare już przeszły, przeminęły i zacząłem nowe życie, ponieważ poprzez drogę wskazałeś mi ścieżkę do odkrycia Twojej miłości, czułej miłości Ojca. Drodzy bracia i siostry, na koniec będziecie śpiewać Tedeum jako dziękczynienie za miłość i wierność Boga. To pięknie dziękować Bogu za Jego miłość i za Jego wierność. Często dziękujemy Mu za Jego dary, za to, co nam daje. I dobrze to jest robić, ale też jeszcze lepiej jest dziękować Mu za to, kim jest, ponieważ jest Bogiem wiernym w miłości. Jego dobroć nie zależy od nas. Cokolwiek czynimy, Bóg nadal nas kocha wiernie. To jest źródło naszej ufności, wielka pociecha w naszym życiu. Dlatego odwagi. Nie zasmucajcie się nigdy, kiedy pojawiają się problemy, które się kumulują. Pamiętajcie, że wierna miłość Boga rozjaśnia nad wami jak słońce, które nigdy nie zachodzi. Pamiętajcie o Jego dobru bardziej niż o złu, które was dotyka. Pamiętajcie o miłości Boga i niech wam ta pamięć pomaga w waszych smutkach. Brakuje jeszcze jednego ważnego podziękowania do tych, którzy idą na misję. Pragnę im serca podziękować, powiedzieć coś o misji, o ewangelizacji, którą jest dzisiaj prawdą Kościoła. Ponieważ misja to dać głos miłości Boga i głosić, że Pan nas kocha i że nigdy się nie będzie mną męczył, ani nami, naszym światem, w którym może my się męczymy. Misja to dawać to, co otrzymaliśmy. To jest wykonywać mandat Jezusa, który usłyszeliśmy i na którym chciałbym się teraz z wami zatrzymać. Idźcie więc i czyńcie uczniów z wszystkich ludzi, narodów. Idźcie. Misja domaga się wyruszenia, ale w życiu jest silna pokusa, aby pozostać, aby nie ryzykować, aby zadowolić się
sytuacją pod kontrolą, którą mamy. Łatwiej pozostać w domu, otoczeni tymi, którzy nas kochają, ale to nie jest droga Jezusa. On wysyła, idźcie. Nie mówi o półśrodkach, nie upoważnia nas o jakichś do zniżek, ale mówi do swoich uczniów, do wszystkich swoich uczniów mówi jedno słowo tylko. Idźcie. Idźcie. Idźcie, to powołanie mocne, które rozbrzmiewa w każdym sercu chrześcijańskim, jasne zaproszenie, aby być zawsze w drodze, pielgrzymami w świecie, poszukującymi braci, którzy jeszcze nie znają radości i miłości Boga. Ale jak to zrobić, żeby iść? Trzeba być uległym. Nie można ciągnąć ze sobą wszystkich swoich rzeczy domowych. Pismo Święte nas uczy, kiedy Bóg wysyła lud wybrany i każe im iść na pustynię tylko z ufnością wobec Niego. I poszli z ubóstwem. I sam Syn Boży nie miał gdzie złożyć swojej głowy. Ten sam styl domaga się Duch Święty od nas. Aby iść, trzeba być lekkim. Aby głosić, trzeba zrezygnować. Tylko Kościół, który rezygnuje, opuszcza, głosi światu dobro Pana. Tylko Kościół, który jest wyzwolony, wolny od różnych uwarunkowań, klerykalizmów, od władzy, świadczy o miłości, o tym, że Jezus wyzwala człowieka. I poprzez miłość Jezusa uczy się pozostawiać rzeczy, które przemijają i głosi wolność. Nie pozostaje zakorzeniony w tym, co go może wiązać. Te rzeczy nie dają nam nigdy pokoju. Jeśli nie jest, wtedy serce nie jest gotowe dla Boga, dla braci, dyspozycyjne. Idźcie na misję. Mówi nam jeszcze jedną rzecz, która się w liczbie mnogiej wyraża. Pan nie mówi idź ty, ale mówi idźcie razem. Pełni misjonarzami bądźcie. To nie jest samotnie się idzie, nie idzie się samotnie jako misjonarz, ale zawsze się idzie razem na misję. Iść wspólnie to jest sztuka, którą ciągle trzeba się uczyć, codziennie. Trzeba uważać, żeby nie wchodzić drugiemu w drogę. Trzeba towarzyszyć i uznać, że droga drugiego nie jest taka sama jak moja. Nie jest taka sama jak moja. Tak samo i wiara, w wierze jest i w misji też. Idzie się naprzód razem, bez odseparowywania się i bez narzucania własnego rytmu maszerowania. Idzie się razem, zjednoczeni jako Kościół, wraz z pasterzami, z braćmi, bez ucieczek naprzód i bez narzekania, że ktoś tam idzie wolniej. Jesteśmy pielgrzymami, którym towarzyszą bracia, ale my też towarzyszymy innym braciom. I dobrze jest czynić to osobiście, z troską i szacunkiem dla drogi każdego, bez zmuszania, przyspieszania wzrostu drugiego, ponieważ odpowiedź dla Boga dojrzewa tylko w prawdziwej wolności i w szczerej wolności. Jezus Zmartwychwstały mówi, czyńcie uczniów, oto jest misja. Nie mówi, zdobywajcie, zajmujcie, ale czyńcie uczniów, to znaczy dzielcie z innymi dar, jaki otrzymaliście, spotkanie miłosne, które wam zmieniło życie. To jest serce misji,
świadczyć, że Bóg nas kocha, że z Nim możliwe jest miłość prawdziwa, która prowadzi do dawania życia zawsze, wszędzie, w rodzinie, w pracy, w życiu zakonnym, w życiu małżeńskim. Misja to powrócić jako uczniowie, uczniowie Jezusa, to odkryć się częścią Kościoła, która jest uczniem, uczennicą. Kościół jest mistrzem, nauczycielem, tak, ale nie może być nauczycielem, jeśli wcześniej nie jest uczniem. Jak nie może być matką, jeśli wcześniej nie jest córką. Oto nasza matka, Kościół pokorny, córka ojca i uczennica mistrza. Siostra ludzkości i w tej dynamice uczniostwa uczeń, który czyni ucznia, ta dynamika jest zupełnie odmienna od dynamiki prozelityzmu. Tutaj polega siła głoszenia, aby świat uwierzył. Nie liczą się argumenty, które przekonują, ale życie, które pociąga. Nie chodzi o zdolność, żeby się narzucać, ale o odwagę służenia. I wy macie w waszym kodzie genetycznym to posłanie, aby głosić żyjąc w rodzinie, za przykładem świętej rodziny, w pokorze, prostocie i w chwale, w uwielbianiu Boga. Nieście tę rodzinność w tyle miejsc wyizolowanych i pozbawionych miłości. Dajcie się poznać jako przyjaciele Jezusa. Wszystkich nazywajcie przyjaciółmi i bądźcie przyjaciółmi wszystkich. Idźcie i róbcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Jezus mówi wszystkie, to znaczy, jakby chciał podkreślić w swoim sercu, że w jego sercu jest miejsce dla każdego narodu. Nikt nie jest wyłączony. Jako synowie ojca i matki, również jeśli jest wielu dzieci, to każdy jest kochany całym sercem przez rodzica, ponieważ miłość, która kocha wszystkich, nie pomniejsza się, ale powiększa. Bądźcie pełni nadziei jako rodzice. Rodzice nie zawsze widzą od razu owoce swojej miłości. Przyjmują z ufnością trudności dzieci, ich problemy i tak stają się misjonarzami dla ludów, których Bóg kocha. Nie podkreślajcie od razu rzeczy negatywnych, tego, co trzeba zmieniać, ale widzicie, patrzcie z sercem, doceniajcie to, co jest dobre. Miejcie podejście z szacunkiem, cierpliwe. Idźcie w ten sposób na misję, myśląc, Pan jest domownikiem wobec każdego narodu. Duch Święty już tam zasiał ziarno prawdy przed waszym przybyciem. Bądźcie zakochani w ludzkości, bądźcie nosicielami radości wobec wszystkich, bądźcie wiarygodnymi dla bliźniego. Bądźcie bliskimi. Kochajcie kultury, tradycje narodów bez zastosowania jakichś gotowych modelów. Nie wychodźcie od teorii, od schematów, ale od sytuacji konkretnych. Tak będzie, to będzie Duch Święty kształtował wasze głoszenie, swoje sposoby znajdzie. I Kościół będzie rósł na marginesie świata. Nieście wasze dary, wasze charyzmaty. Drodzy bracia i siostry, wasz charyzmat jest wielkim darem Boga dla Kościoła, dla naszego czasu. Dziękujemy Panu za te 50 lat. Oklaski dla tych 50 lat teraz. I spoglądając na jego ojcowską, braterską i kochającą wierność, nigdy nie traćcie nadziei.
On będzie was strzegł. Idźcie jako uczniowie kochani wobec wszystkich narodów z prostotą. Ja wam towarzyszę i was zachęcam. Idźcie naprzód i proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie, który tutaj zostaje.